Mordeczko, więc już jutro na moim kanale będzie naprawdę grubaśne info, gdzie po prostu jeden z moich projektów ujdzie światło dzienne, będziesz mógł na nim skorzystać, będziesz mógł na nim zarobić, także mega, mega polecam, mega się cię jutro zapraszam, 17:30, wbijaj koniecznie na kanał. No siema, jak pewnie wiesz, dokładnie w tym momencie odbywa się turniej Majora. Turniej PGL Major Anthem 2022. Uff, zleciało to mega, mega szybko, jak możemy zobaczyć. Zmierzą się w nim Face Clan oraz Natus. Więc w dniu dzisiejszym postanowiłem zrzucić okiem, czy w ogóle jest jakaś szansa na to, żeby właśnie cokolwiek sobie można było na tym turnieju zrobić. Gdyż jak wiadomo, zazwyczaj taka możliwość gdzieś tam się pojawia, tak? W związku z powyższym patrzę sobie na wcześniejszy turniej, wcześniejszy tak na tą sprawę Major, który miał miejsce. Będzie to oczywiście Sztokholm 2021. I co warto wiedzieć, co również co wrzucić tutaj na sam dół i zobaczyć to wtedy go w finale. Było to Natus, więc oraz G2 Esports. Mecz rozgrywany był w dniu, uwaga, jak możemy zobaczyć, 7 listopada 2021. Także już sobie z chęcią przechodzę na rynek, patrzę oczywiście na Sztokholma i zobaczmy, co się stało właśnie z tymi to właśnie przedmiotami. Popatrzmy sobie na papierowe naklejki, mamy Natus, więc tutaj. Możemy zobaczyć, bo jest na 40 groszy. Okej, możemy zobaczyć, trochę ich również było. Warto wiedzieć, że przy Sztokholmie dostali jeszcze swoją kapsułkę, ale to jest temat, do którego przejdziemy sobie później. I teraz patrzymy dokładnie na ten moment, jaki był, uwaga, 8 listopada. Możemy zobaczyć, że było to dokładnie tutaj. Zobacz, tutaj Mordo był gigantyczny wystrzał. Przepraszam, to 7 listopada, źle powiedziałem. Chodzi oczywiście o 7 listopada, nie o 8. Także możemy zobaczyć, że patrzę wtedy na najwyższego pika 2,83. Możemy zobaczyć, że w ciągu tak naprawdę sprawy tego jednego dnia, kiedy oni wygrali, cena podskoczyła 70 groszy, co w tym przypadku daje jakąś 1/4, coś takiego tej to właśnie wartości. To już wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie. I taki wzrost może po prostu mieć miejsce w momencie, kiedy jakaś drużyna właśnie takiego Majora sobie wygra. Chciałbym jeszcze się cofnąć, zobaczyć, czy cokolwiek było odczuwalne i czy cokolwiek można było zobaczyć na tą sprawę na G2. To jest taka mała właśnie prawidłowość, którą możemy obserwować na poprzednich to latach, jeżeli chodzi właśnie o Majory, kiedy to podczas grania jakiegoś to turnieju oni tutaj zyskują trochę na wartości i możemy zobaczyć, że tutaj również jest mały wzrost, ale on jest bardzo, bardzo niewielki. Jest to kilka groszy, więc myślę, że też będzie mocno wahaniowy tak na tą sprawę, a później zobaczymy, że dzień później duży spadek. Tylko tak na tą sprawę mi chodziło o tego pika. Możemy zobaczyć, że tutaj większym newsem było to, że 5, 6 już pewnie było wiadomo, że oni po prostu zakwalifikowali się do finału. Co za tym idzie, to oczywiście dało tutaj te newsy tutaj oczywiście cokolwiek właśnie wniosły. W związku z powyższym ta cena sobie tutaj wystrzeliła już tutaj wcześniej. Także o tym na pewno warto wiedzieć, co za tym idzie, jeżeli teraz tak na tą sprawę oglądasz sobie meczyk właśnie obecnie finałowej, gra w nim Face Clan vs Navi i oglądasz go sobie, oglądasz, nagle widzisz, że już praktycznie jest duża szansa, że jedna drużyna wygra. To może być małe takie ryzyko, trochę ten i sobie kupić po prostu kilka takich to właśnie naklejek i grać na niej na mega, mega, mega szorcie. Tutaj no warto powiedzieć, że wypadałoby te naklejki mieć, no bo jednak jak sobie kupić, to masz tego bana i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że jakieś tam meksykańskie różne zagrywki będziesz stosował. Jeżeli chodzi o takie zagrywki, to byłoby to handlowanie poza marketem Steam, czyli jakieś inne markety, które oferują na przykład trzymanie właśnie to skinów na tej stronie, na przykład w Obickins ma coś takiego, że jeżeli tam sobie skina kupujesz, to jakby możesz go nie wymieniać. Po prostu cały czas go trzymać, jakby mieć go cały czas właśnie na stronie, cały czas go mieć w serwisie i kiedy chcesz, to sobie wypłacasz po prostu, tak? Ale tak to jak coś, to on cały czas tam sobie siedzi. I myślę, że tutaj mogło być podobnie po prostu, że jeżeli nie zaopatrzyłeś się w te naklejki wcześniej, no to możesz się po prostu nie zaopatrzyć tak dalej na innych portalach. Wiadomo, że na Steamie tego nie zrobisz, że my siedzimy dniowego cooldowna. Aczkolwiek, jeżeli posiadasz naklejki jednych i drugich, a jeżeli obstawiasz pikama, no to powinieneś takowe mieć, to bym przynajmniej jedną, możesz dzięki temu coś na tym zrobić. Tak jak ci już pokazywałem wcześniej, na przykładzie chociażby to Navi, czyli właśnie zwycięzca poprzedniego Majora ze Sztokholmu 2021, możemy zobaczyć, że zaraz po tym turnieju mieliśmy gigantyczny spadek, choć o dwukrotność tej wartości, który był spowodowany m.in. odmiennym ruchem, m.in. tym, że ludzie spodziewali się promocji i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj to na pewno warto wiedzieć. Też kwestia kolejna, nie wiadomo, kiedy ta promocja będzie miała miejsce, więc jest to zagranie turbo ryzykowne. Aczkolwiek z drugiej strony, że takie 30% wartości możesz sobie zgarnąć tak na noc w kilka godzin, nie wygląda to jakoś turbo źle. Także jeżeli jeszcze ten finał się nie skończy, możesz jakoś miało wbijać, możesz coś na tym jeszcze zyskać. Jeżeli powiedzmy jeszcze jest tam jakoś nie bardzo późno, w sensie przed północą na przykład, to myślę, że jeszcze gdzieś na tych pikach może coś się udałoby wyskalpować, ale to musisz naprawdę mocno siedzieć jednak, mocno to monitorować i mocno to sprawdzać. Także to na pewno sobie tam obczaj i co, być może takie coś cię po prostu przyda.